Dobra, wracając. Spróbuję to skrócić. Twój czas. Amerykańska muzyka wytworzona pośród czarnoskórych, w biedzie, w fatalnych warunkach edukacyjno-sanitarnych, taka jak jazz. Tak. Taka jak hip-hop. Tak. Ona musiała z tego getta wyjść. Wyszła na świat i różni ludzie zaczęli się tym zajmować. A potem rozprzestrzeniła się jak wirus. Nasz ulubiony temat ostatnich tygodni. I każdy może uprawiać zarówno jazz, jeżeli ma warsztat, zarówno hip-hop. Też chciałbym, że jeżeli wtedy, kiedy ma warsztat, niestety ostatnio wystarczy tak zwana prezencja. Natomiast ten stereotyp pokutuje z tych pierwszych czasów, z tych raczkującego... Mówisz o czasach Mystic Molesty, DJ-a tam 600 volt, takie, mówisz o takich czasach? Między innymi tak, ja jestem z tych... Ja jestem fanem ich muzyki. Wtedy miałem 14 lat, mniej więcej, jak wychodziły takie rzeczy jak Molesta. Ja patrzy, pamiętasz? Tak. Z górze ja patrzy. Trochę mniej, bo to była ekipa kielecka. Aha. Nie była takim nimbem mega szacunku. Dla was to był taki West Coast. Niech ci będzie. Widzę, że padają tutaj różne takie skojarzenia, które mają udowodnić, że jako dziennikarz się przygotowałeś. Nie, jako dziennikarz muzyczny. Jako dziennikarz śledzę Ongiś, drogi typ, tego typie mesie, śledzę kulturę. Dlatego, że uważam, że naszym obowiązkiem jest przede wszystkim picie soków życia, a mam wrażenie, że dzisiaj Dobrze, byleby nie na biało życia. Soki mogą nie. być. Nie, chodzi o to, że najwięcej dzisiaj fermentu muzyczno-literackiego dzieje się w twoim obszarze. Jest to tyleż dla mnie dobre, co też przerażające, dlatego że... Gdyż nie wymaga to warsztatu. To, co najbardziej, najchętniej inkorporowałbym z jazzu, też wytworzonego w podobnych warunkach, w podobnym środowisku, w tym samym państwie, czyli w USA, do hip-hopu, to byłaby dbałość o warsztat. Aha. Zanim zaczniesz się lansować, przechodzisz pewną selekcję. Ciężko uprawiać jazz bez warsztatu. O tak, to jest wręcz niemożliwe. A okazuje się, że dla wielu osób ideą demokratyczności hip-hopu jest to, że może robić go każdy, co jest chyba największym grzechem. Tak,